W tej chwili masz wychodzić do szkoły, ale to już! Mama, ale przecież zaczęły się wakacje. Mnie nie oszukasz! Do szkoły! Ale mamo... Nie dyskutuj! Pyskować możesz do ma... nie możesz pyskować! I po co ja tu przychodziłem? Przecież są wakacje. Ach, te matki. A więc tutaj jest biblioteka. Nigdy tutaj nie byłem. To jest! Skoro to moja babcia, to czemu jej nie znam? Ostatnio widziała cię, jak byłeś jeszcze bardzo mały. Sam zobacz, jesteś z nią na tym zdjęciu. Zawsze myślałem, że to babcia Stenia. O, wypraszam to sobie. Przecież musieliście mnie znaleźć, zanim przyjechała mamusia. Posiedziałbym pod ziemią jeszcze jeden tydzień, to by mi się nic nie stało. Przychodzi mi na myśl tylko jedno pytanie. Jak tata poznał się z mamą? No, normalnie. To długa historia, a dziadek Józek jest od opowiadania historii. Słuchaj, dziadka. Dziadek, prawdę ci powiem. O nie. Bo widzisz, Karolku. Tam. Gon. Rodzina buraków w Gawronie mieszkała. W harmonii i spokoju była wytrwała. Każdego ranka rozpoczynało się życie. A każdy z nas pracował należycie. Gdy twój tato wracał ze szkoły, był zawsze uśmiechnięty i wesoły. Lecz niedługo trwała ta zielanka, bo niespodziewanie pewnego ranka zamieszkali w Gawronie sąsiedzi nowi. I wszyscy myśleli, że to wieś odnowi. W dodatku żyli z nami przez płot, a nazywali siebie rodzina Kot. Było ich właśnie 4 osoby, a każda z nich miała swoje sposoby, ażeby wszystkim uprzykrzyć życie. Tato! Niektórzy pracowali należycie. Aniela, Matylda, Jan i Krystyna. Lecz najgorsza była ostatnia dziewczyna. Krysia! Kryszka! Lub Krystyna. To jest diabeł, nie dziewczyna. Wypadało powitać nowo przybyłych, by sąsiedzkich stosunków nabrać zażyłych. Postanowiliśmy zaprosić sąsiadów nowych na obiad pyszny, przez Stenię zrobiony. Tak pech chciał, że w czasie przygotowań Stenia wybiegła po drewno na opał, a gdy przyszła, powiedziała tylko: o rety! Bo właśnie przypaliły się jej kotlety. A nie było czasu na nowych zrobienie, bo już nadchodziło wszechobecne potępienie. Wszyscy zasiedli do stołu wtedy, a Stenia podała tamte kotlety. Krystyna obejrzała danie z każdej strony, a Jan poczuł się wtedy całkiem zniesmaczony. Wszczęła się dyskusja o zdolnościach Steni. Niby dlaczego kotlet się nie rumieni. Było chyba jeszcze coś o moim nosie, ale krzyknąłem: stąd się wynoście! I tak oto zwykły kotlet stał się sporu symbolem. Od tamtej pory mijaliśmy się za kolem. Lecz rodzice twoi w żadnym sporze nie żyli. Nic nie stało na przeszkodzie, by razem chodzili. Na spacery po plaży często się wybierali, mimo żeśmy sami im zabraniali. Bo jak tu pozwolić, aby moje dziecię spotykało się z dzieckiem wroga? No sami wiecie. Lecz tajemnicy bywali ze sobą razem,
gardząc z właśnionych rodów zakazem. W końcu pobrać się postanowili, a my wtedy żeśmy się głowili, jak im ten ślub wybić z głowy. Ale to skutek przyniosło niezamierzony, bowiem gdy spiski knuć zaczęliśmy, o sporze z kotami całkiem zapomnieliśmy. Że ślub się odbyć musi, do wniosku doszliśmy i piękne wesele razem przygotowaliśmy. Zaprosiliśmy gości chyba ze 100, a jedzenia było, że ho, ho, ho! Goście przyszli, by uczcić ślub, a na weselu podano drób. Wszyscy obecni do stołu zasiedli, żeby po tańcach się najedli. Lecz wytrzymać nie idzie, co to za smród, a to tak pachniał na stole drób. Bo był nieświeży, zapach sprzed miesiąca denerwował nawet małego brzdąca. Wybuchło wtedy zbędne poruszenie, a Krysia chciała oskarżyć scenie, że to jej wina, bo choć jedzenia nie robiła, to trup na imprezę sama załatwiła. Ale to kłamstwo, gdyż babci oszukano i zamiast drobiu świeżego, stary jej wtedy dano. Lecz kłótnia wynikła z tego wszystkiego i od tamtej pory nie zamieniliśmy słowa ani jednego. Dobra, Józek, skończysz z tymi opowiastkami. Coś mi ominęło? Nic ważnego. I stało się faktem, że mamusia do nas przyjechała. Zobaczcie! Kataklizm dopiero się zaczyna. To może ja zaczekam na górze? Pani mi się wasz zostawić sami z nią. Stoicie, jakbyście jakiegoś opiora zobaczyli. A tak, mamo. Jesteśmy nieco szokowani. Nie wygłupiaj się. W ogóle to coś tu śmierdzi. A nie przyjechał z mamusią nikt inny? Janek musiał gdzieś wyjechać i migosu nie było komu robić. To Matylda musiała zostać. Biedna ciocia Matylda! A gdzie jest Franuś, kochany wnuczyś babci? Oj, jest moje serdeńko, sama słodycz. Chodź do babci się przytulić. A może poczęstujesz się ciastem? Stenia zrobiła je specjalnie na twój przyjazd. Najchętniej bym tego do buzi nie brała, no ale spróbuję chociażby z grzeczności. Niech się mamusia częstuje. To ciasto z burakami. Specjalność babci Steni. I na pewno nie dodaliście tutaj jakiejś trucizny? Co też mamusia opowiada? Szczerze mówiąc, szkoda, że na to nie wpadłem. A w ogóle to gdzie jest Franek? Zamiast opowiadać historię, to mogłeś zadzwonić do tych swoich kolegów. Oni na pewno wiedzieliby, jak się jej pozbyć. Wątpię. To zje to w końcu mama, czy nie? Nie popędzać mnie! Ja sama będę wiedziała, kiedy mam jeść, a kiedy nie! Rany, ale napięcie! Jakież to pyszne! W życiu czegoś takiego nie jadłam! W życiu tego nie zjem! Smakuje jak gówno! I po napięciu. A gdzie ja w ogóle będę spać? Spać? Będzie się musiała mamusia zadowolić pokojem Franka. No trudno, przeboleję to jakoś. W takim razie, gdzie będę spał ja? O nie, znowu z dziadkami.